Święto Szawuot, jedno z najważniejszych świąt judaizmu. Święto, które upamiętnia bez żadnej wątpliwości najważniejsze wydarzenie w judaizmie, czyli dzień, w którym to dostaliśmy Tojrę od Hashem przy górze Sinaj. Dziś opowiem Wam o tradycjach i znaczeniu tego bardzo ważnego święta. Szawuot wypada w kalendarzu żydowskim dokładnie 7 tygodni po święcie Pejsach i jest jednym z trzech tak zwanych świąt festiwali opisanych w Tojrze, podczas których to Izraelici musieli odbyć pielgrzymkę do świątyni w Jerozolimie. Szawuot jest świętem letnim i wypada w kalendarzu żydowskim na 6 dzień miesiąca Siwan. Szawuot jest świętem jednodniowym, ale poza ziemiami Izraela obchodzony jest przez 2 dni. Dlaczego? O tym będzie kiedyś w innym odcinku. Bo musicie wiedzieć, że poza ziemiami Izraela zawsze mamy dodatkowy dzień świąt. Szawuot upamiętnia najważniejsze wydarzenie w dziejach judaizmu. Nadanie nam Tojry oraz Aseres Hadibrois, czyli 10 przykazań. Tojra opisuje ten moment w bardzo emocjonujący sposób. Można się wręcz dopatrzeć tam opisu ponadnaturalnych efektów specjalnych, których to doświadczyli Izraelici pod górą Synaj. Ale pozwólcie, że opowiem po kolei. Żydzi po wyjściu z Egiptu wędrują przez pustynię. Dochodzą do góry Synaj. Tam dowiadują się, że muszą się przygotować do super ważnego wydarzenia. Muszą oczyścić się duchowo, muszą wyprać ubrania, ale też dowiadują się, że nie mogą podejść za blisko do góry Synaj, bo może kopnąć. Izraelici myśleli, że po tym jak widzieli rozstąpienie się morza, nic ich nie może zaskoczyć. I widzieli już wszystko. Nie, nie, nie. Tutaj zaczynają się dziać naprawdę rzeczy, które to wręcz przerażają zebranych pod górą Synaj. Według tradycji żydowskiej pod górą Synaj zebrały się wszystkie żydowskie dusze. Nawet te dusze nas wszystkich dzisiaj żyjących Żydów. Tradycja hasycka uczy, Baal Shem Tov, założyciel hasydyzmu o tym mówił, że po dziś dzień z góry Synaj wydobywa się dźwięk szofaru. Dźwięk ten nawołuje wszystkie dusze, żeby służyły Bogu. Dźwięk ten jest również słyszalny tylko przez duszę. I bardzo często jest tak, że niereligijni Żydzi nagle stają się religijni z niewytłumaczalnego dla nich powodu. A dzieje się tak dlatego, bo ich dusza się budzi, bo usłyszała właśnie głos nawołujący do pokuty i powrotu do Boga. Pod górą Synaj Izraelici doświadczyli nadprzyrodzonych efektów specjalnych. Chmury, błyski, grzmoty na skalę, jakiej nigdy nikt wcześniej nie widział. Chmura pokryła szczyt góry Synaj i zabrzmiał nietypowy dźwięk szofaru, który to był słyszany w bardzo szczególny sposób. W normalnym świecie, jak ktoś dmucha w trąbę, to zaczyna głośno i dźwięk powoli słabnie i cichnie wraz z kończącym się w płucach trąbiącego powietrzem. Pod górą Synaj było odwrotnie. Dźwięk stawał się mocniejszy i głośniejszy, im dłużej trwał i to już dało Izraelitom dużo do myślenia. Już wtedy wszyscy wiedzieli, że to będzie coś, o czym nigdy nie zapomną. Już wtedy wiedzieli, że to nie jest zwykły dźwięk szofaru. Nie jest to dźwięk, który stworzył człowiek. Wiedzieli, że jest to szofar Boga. W tym czasie na górze Synaj Mojsze słuchał Hashem, który to wykładał mu całe prawo żydowskie, które to później Mojsze przekaże Żydom. Mojsze dostał też na górze Synaj tablicę z 10 przykazaniami. Ja to przedstawiam oczywiście w ogromnym skrócie, bo pomiędzy wydarzyło się jeszcze kilka innych ważnych rzeczy. Jak na przykład słynny epizod ze Złotym Cielcem, o czym to staramy się do dzisiaj zapomnieć. Mojsze zresztą też miał swój moment, rozbijając tablicę z przykazaniami.
Później trochę się poprztykał z najwyższym, ale wszystko pięknie, ładnie się skończyło. Na naszego vloga niech to na razie wystarczy, a w przyszłości, bez rata się, wrócimy do tematu i zagłębimy się bardziej w znaczenie i mistycyzm całego wydarzenia. Chcę Wam trochę opowiedzieć o pewnych szczegółach, o których uczy nas tradycja żydowska i tak podczas pobytu pod górą Synaj Izraelici mieli szansę zobaczyć Hashem, zobaczyć i usłyszeć Jego głos. Głos Hashem natomiast nie miał echa. Nie miał echa, bo wypełniał idealnie cały świat, całą przestrzeń i po prostu nie było miejsca na echo. Nie wiem, czy wiecie, ale gdy Hashem dawał nam 10 przykazań, to sam je nam czytał. A dokładnie mówiąc, tylko pierwsze dwa. Ponieważ gdy przeczytał pierwsze przykazanie, to wszyscy zmarli pod górą Synaj, przytłoczeni wielkością głosu Hashem. Później wszyscy zostali ożywieni i gdy Hashem przeczytał drugie przykazanie, znowu wszyscy zmarli. Po ponownym ożywieniu Żydzi poprosili, żeby to jednak Mojsze im pozostałe 8 przykazań czytał, bo umieranie nie jest przyjemne i już mają dosyć. Każde święto w judaizmie jest połączone z jakimś kulinarnym doznaniem. No może poza Jom Kippur, kiedy to przez 25 godzin nie jemy nic, bo mamy najpoważniejszy post. Szawuot tradycyjnie jest świętem, w którym jemy bardzo dużo produktów mlecznych. Serniki, naleśniki z serem, czekolada, wszystko to, co jest zrobione z mleka. Mleko jest w pewnym sensie symbolem tego święta. Spowodowane jest to tym, że kiedy dostaliśmy Tojrę, prawo żydowskie, od Hashem pod górą Synaj, to mieliśmy od razu zacząć przestrzegać właśnie to prawo. Częścią tego prawa jest, jak wielu z Was wie, prawo koszerności. I jedyne, co mieliśmy koszerne wtedy, to właśnie były produkty mleczne. Mięso, żeby można było zjeść, musi być wcześniej specjalnie przygotowane i sprawdzone. A to trwa naprawdę długo, dlatego pierwszym, co jedliśmy pod górą Synaj, były właśnie różne produkty mleczne. I właśnie dlatego dzisiaj w Szawuot tradycją jest, żeby jeść produkty mleczne. W czasie święta Szawuot czytamy w synagodze Księgę Rut, przyozdabiamy domy i synagogę w kwiaty i dużo zielonego koloru. Jest to święto związane z latem. Inna bardzo ważna tradycja jest tak zwany Tikkun Leil Shavuos, co chyba można tłumaczyć jako naprawianie w szawuosowe popołudnie. Jest to nic innego jak całonocne uczenie się Tojry. I według tradycji powinniśmy uczyć się czegoś z każdej księgi Tojry tej nocy. Wbrew pozorom nie jest to nudna, ciężka do przeżycia całonocna przesiadówka z oczami na zapałkę. Często podczas tikkun, czyli naprawiania, śpiewa się, opowiada historię, później się uczy, później znowu śpiewa. Naprawdę jest to bardzo żywa noc. Tradycja ta ma nam w pewien sposób przypomnieć, że mamy wiele tradycji i symboli w judaizmie. Tikkun znaczy naprawiać, ale też znaczy zmieniać coś na lepsze. I właśnie ta noc ma nas wewnętrznie zmienić, żebyśmy byli lepsi na nadchodzący wielkimi krokami nowy rok. Szawuot jest świętem, które nie tylko przypomina nam o tym, że kiedyś dostaliśmy Tojrę. Szawuot ma nam także przypominać i uświadamiać, że Tojra i Hashem są zawsze z nami. Szawuot jest też takim wyznacznikiem czasu i tłem dla zmian, które zachodzą w naszym życiu. Tojra nigdy się nie zmienia, to my się zmieniamy i w Szawuot, kiedy dostajemy znowu Tojrę, możemy zobaczyć, ile dla nas to znaczy dzisiaj, a ile znaczyło rok wcześniej. Tak oto wygląda święto Szawuot. Piszcie, pytajcie tym, którzy za parę dni będą świętowali te wspaniałe święto. Życzę wspaniałych świąt i wszystkiego najlepszego. Lachaim!